załóżmy, że mamy funkcję dwóch zmiennych, funkcję f określoną przynajmniej na zbiorze a. Wówczas liczbę małe m nazywamy wartością najmniejszą funkcji f na zbiorze a, jeśli po pierwsze istnieje punkt zbioru a, w którym ta wartość jest osiągana, po drugie dla wszystkich innych punktów wartość funkcji w tym punkcie jest większa lub równa niż e dla wszystkich punktów ze zbioru a, czyli dla każdego xy należącego do a, f od xy jest większe lub równe niż małe m. Analogicznie duże m nazywamy wartością największą funkcji f na zbiorze a, jeśli po pierwsze istnieje jakiś punkt x0, y0, w którym ta wartość jest osiągana, czyli f od x0, y0 równa się m. I po drugie, dla wszystkich punktów ze zbioru a, f od x, y jest mniejsze lub równe niż m. Czyli analogicznie dla każdego x, y należącego do a, f od x, y jest mniejsze lub równe niż m. Analogicznie wartość najmniejszą i największą funkcji na danym zbiorze określamy dla funkcji trzech zmiennych oraz większej ilości zmiennych. F od xy równa się 2x do czwartej plus 5y do czwartej. Chcemy wykazać, że punkt 0, 0, w punkcie 0, 0 jest osiągana wartość najmniejsza tej funkcji na całej płaszczyźnie. W punkcie 0, 0 osiągamy funkcja f osiąga wartość równą 0. Natomiast zauważmy, x do czwartej jest nieujemne, y do czwartej jest nieujemne, 2x do czwartej też nieujemne, 5y do czwartej też nieujemne, ich suma też nieujemna. Zatem dla każdego xy należącego do r kwadrat, f od xy jest większe lub równe od 0. Można nawet powiedzieć więcej, że tylko w punkcie 0, 0 jest osiągana wartość 0, dla wszystkich pozostałych jest to wartość większa od 0. Zatem jest to wartość najmniejsza, 0 jest wartością najmniejszą funkcji f na całym r kwadrat. Kolejny przykład f od xy równa się sinus kwadrat x razy cosinus y. Nasz zbiór to iloczyn kartezjański zbiorów 0 do pi trzecich, od 0 do pi trzecich oraz od minus pi do pi szóstych. I chcemy wykazać tym razem, że wartość największa jest osiągana w zbiorze w punkcie pi trzecich 0. Po pierwsze, sinus kwadrat x jest nieujemny na tym zbiorze i na tym zbiorze od 0 do pi trzecich jest ściśle rosnący. Zatem osiąga największą wartość w punkcie pi trzecich. W punkcie pi trzecich sinus x w pi trzecich, no to będzie pierwiastek z 3 przez 2. Czyli sinus kwadrat pi trzecich to będzie 3 czwarte. Jeśli chodzi o cosinus y, no to on na tym zbiorze od minus pi do pi szóstych osiąga wartości od minus 1 do 1. Bo w minus pi osiągnie wartość minus 1. Największą wartość osiągnie w punkcie 1, znaczy w punkcie 0, czy tam osiągnie wartość 1. I tam właśnie, no właśnie, i to jest ten punkt. W nim osiągniemy największą wartość, ponieważ f od xy będzie tam równe 3 czwartych. Ja z tego nie wyciągnę więcej niż 3 czwartych, z tego nie wyciągnę więcej niż 1, i więc zatem iloczyn nie będzie większy od 3 czwartych. O, mogłaby być też taka sytuacja, że miałbym tu jakąś wartość największą, tu jakąś wartość największą, okej, okay, ale iloczyn mógłby być większy dla jakiejś wartości ujemnej. Tyle, że tutaj nie mam wartości ujemnej. Skoro tak, no to tu musi być wartość największa dodatnie, jeśli są dodatnie. Zatem wartość największa tej funkcji na tym zbiorze to 3 czwartych i jest osiągana właśnie w punkcie pi trzecich 0. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.